witamy w najnowszym wydaniu Bet Peak TV. Jeśli jeszcze nie ochłonęliście po ostatnich meczach Ligi Mistrzów, musicie przygotować się na to, że już wkrótce wasze ciśnienie może wzrosnąć do bardzo wysokiego poziomu, bo weekend zapowiada się bardzo gorąco, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. W Polsce czeka nas spotkanie Jagi, czyli mistrza jesieni, z urzędującym mistrzem kraju, czyli Lechem Poznań. Jak te zespoły poradzą sobie w spotkaniu przy bułgarskiej, zważając na to, że w ostatniej kolejce Ekstraklasy przegrały? Tak jak wspomniałaś, oba zespoły przegrały, oba zeszły ze spuszczonymi głowami po ostatnich meczach z Murawy. Lech gra w kratkę, tak jak to miało miejsce jesienią. Jagiellonia nie zdobyła wiosną w rundzie rewanżowej jeszcze kompletu punktów. Przegrała swój pierwszy mecz w całym sezonie u siebie. Nie jest to najlepsza postawa z obu stron i typem na ten zakład, typem na zakład w tym meczu jest według mnie bardzo prawdopodobny wynik 1-1. Z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, obie drużyny nie prezentują ani zbyt dużej formy strzeleckiej, nie są ostrożne w obronie, także 1-1 jest bardzo prawdopodobny wynik. Jeśli wierzycie Kubie i jego ekspertyzie bukmacherskiej, stawiajcie na wynik 1-1, który na naszej stronie możecie znaleźć w ofercie zakładów na ten mecz. Kurs na takie wydarzenie to 5-0, a z kolei kurs na remis w tym spotkaniu to 3-25. Obydwa kursy są bardzo korzystne, więc sugerujemy, że powinniście z nich skorzystać. Jeśli rzeczywiście padnie wynik 1-1, ktoś będzie musiał strzelić te bramki. Kto, Kuba? No, chyba nie będę oryginalny, jak powiem, że będzie to... Stawiałbym na Rudnewsa ze strony Lecha i Frankowskiego ze strony Jagiellonii. Obaj są w samej czołówce klasyfikacji na najlepszego strzelca w Ekstraklasie w tym sezonie. Mówiąc o golach, oczywiście Fernando Torres, najdroższy zawodnik w Premier League, na pewno też chciałby jednego w końcu zdobyć. Od czasu swojego transferu do Chelsea, czyli mistrzów Anglii, jeszcze ani raz nie wpisał się na listę strzelców. W niedzielę będzie miał bardzo dobrą okazję, bo The Blues spotkają się u siebie z Manchesterem City. Czy w tym meczu w końcu trafi do siatki? Dlaczego tylko jednego? Może to być nawet hat-trick, w co osobiście nie wierzę, ale myślę, że w końcu Fernando Torres strzeli bramkę i to będzie właśnie w tym meczu. Z tego względu, że przewiduje dużą ilość goli. W zeszłym roku na Stamford Bridge Manchester City zwyciężył z Chelsea 4-2. Typem na ten mecz moim jest wynik 3-1 z bramką Torresa. Takie wydarzenia byłyby bardzo korzystne dla typerów, którzy skorzystaliby z sugestii Kuby. Wynik 3-1 dla Manchesteru City pozwala na zwiększenie wkładu aż 40-krotnie. Oczywiście wiadomo, że przy takim zakładzie istnieje ryzyko, ale naszym zdaniem jest ono warte podjęcia. Więc jeśli macie ochotę, stawiajcie na taki wynik w naszym serwisie www.betki.com w dowolnym momencie. Oczywiście pamiętajcie też, że nasze wideoblogi znajdziecie na polskim kanale BetLeak YouTube. Zostawiajcie tam swoje komentarze, sugestie, uwagi dotyczące zawartości oraz formatu. My spróbujemy skorzystać z nich już w najbliższym wydaniu w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.